Ja chcę wam trzy rzeczy powiedzieć. Pierwsza, że to, co mówiła Monia, jest bardzo ważne, ponieważ ja chodziłam 3 dni w chorobie, w stanie podgorączkowym i przekrałam chorobę i uważałam, że jestem zdrowa. Natomiast w pewnym momencie coś mój mąż do mnie powiedział i to mnie zirytowało i ja mu powiedziałam, że ja nie w gorączce chodzę. I chcę wam powiedzieć, że nie zdążyłam wyjść z restauracji po lunchu i poczułam łamanie w kościach, ból w plecach i wysoką temperaturę. Po czym musiałam od nowa pokutować w domu, od nowa przyjmować uzdrowienie, więc naprawdę uważajmy na to, co mówimy, bo życie i śmierć jest mocy języka.